Dobra, moi drodzy, mamy 19. Wróćmy do tej troszkę... nie do końca udanej rozgrywki. Ja straciłem na pewno masę zainteresowania widowni przez kilka pierwszych streamów. Tak, bardzo wysoki poziom trudności. Troszkę się bujnęło, troszkę się zrobiło ciekawie, bo mamy szansę coś tutaj jednak osiągnąć. Czyli przypominam, że ostatnio rozwaliliśmy Hana, a także jego Hanat. I zajmujemy w tej chwili to terytorium. 3 nowe planety, 4, bo jedną podbiliśmy. No i tu oczywiście trzeba ogarnąć szlaki handlowe. Ja poza anteną zleciłem już budowę nowych stacji i tak dalej, i tak dalej. Tak, dobra, czyli idziemy dalej. Mamy też pewną komplikację, bo członkowie naszej federacji, czyli wurowie, zaatakowali Plif Plafów. I ponieważ jest wojna, to oczywiście nie będzie zmiany prezydenta naszej federacji. Więc może nam troszkę skomplikować sprawę. Orichal, dzięki za przedłużenie suba 10 miesiąc. Wielkie dzięki. Dobra, idziemy dalej. Też dałem zlecenia na planetach. Tak więc, dobra. Aha, kolejna rzecz. Koncentrujemy się na tych bramach L i wciąż mamy... Tak, mamy tą bramę L, która jest tu bodajże. Chcielibyśmy ją oczywiście aktywować. I zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda. Mamy 2 informacje z 7, ale możemy 3 zyskać. A, pracujemy tutaj nad kolejną. Czyli to będą 3. I możemy użyć pomniejszych artefaktów, żeby... A, musimy poczekać trochę. Jest cooldown jakiś, ale zrobimy to niebawem. Kolejna rzecz, jeżeli spojrzymy na polityki, to ponieważ opracowaliśmy supremację, drzewko tradycji, to tutaj mamy ciekawe opcje, czyli w tej chwili mamy obrona w głębi, czyli większa siła ognia na naszym terytorium, ale chcemy coś bardziej uniwersalnego. Wydaje mi się, że to szybkie wystawienie sił, 25% lepsza prędkość podprzestrzenna i zasięg broni. To będzie chyba całkiem dobre. I kolejna rzecz. Mamy w tej chwili nadwyżkę jedności, którą wykorzystamy. Bo nie mamy już tradycji. Wszystkie, które były możliwe, już mamy. Czyli mamy 1000 nadwyżki jedności, które możemy wykorzystać na ambicje. Tylko właśnie pytanie, czy można mieć tylko jedną ambicję na raz, czy dwie? To jest dobre pytanie. Rewolucja naukowa byłaby dobra w tej chwili. Plus jedna alternatywa i 20% bonus do badań. Wielka flota też byłaby niezła. Tańsza i większa flota. Więcej minerałów, gdyby była taka potrzeba. Na razie chyba nie. Szybsza budowa megastruktury. Budujemy w tej chwili megastruktury. I moglibyśmy chyba 2 naraz budować. Co też byłoby niezłe. Okej, po pierwsze to... Mamy także żywy metal, tak więc wykorzystajmy go do szybszej budowy megastruktury. Budujemy w tej chwili neksus naukowy. Czyli to by się przydało. Weźmy rewolucję naukową. Okej, widzę, że możemy mieć więcej niż jedną aktywne. I możemy sobie pozwolić na jeszcze jedną ambicję. Weźmy megastrukturę. Które to było? To, okej. Tak, weźmy to. Czyli będziemy mogli chyba 2 megastruktury naraz budować. To więc jeżeli pójdziemy do naszego głównego systemu, do numerii. Tak, to tu budujemy w tej chwili... Tak, wydaje mi się, że ten statek konstrukcyjny buduje w tej chwili... megastrukturę. Prawie ją zbudował. Okej, czyli poczekajmy, aż ją zbuduje i wtedy damy zlecenie budowy kolejnej. Był lag? A tak, był. Zgubiłem troszkę klatek. Okej, zobaczymy. No, mam... Było dobrze z internetem. Jeżeli będzie źle, to będę musiał zadzwonić do nich znowu. Żyły metal na minusie, ale spoko. Możemy to potem aktywować. I kolejna technologia.
Okej, to już powoli się kończą. Konstrukcja bram. To było nawet użyteczne. Czy mamy tu coś lepszego? Weźmy może to, bo być może ten generator do czegoś prowadzi. Chociaż nie wiem, czy te rzadkie technologie prowadzą do czegoś. Ale weźmy to, bo długo nie będziemy tego badać. Okej, czyli wszystkie statki naukowe w tej chwili coś robią. Wszystkie statki konstrukcyjne tutaj także. Zajmujemy kolejne rzeczy. Okej. Rozpoczęliśmy wielki projekt Nexusu naukowego. Okej, czyli to jeszcze chyba nie jest zakończone. Będziemy musieli dalej to budować. To więc chodźmy do Numeri Prime i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, jest Nexus naukowy. I co dalej? Możemy to ulepszyć. 5000 jedności, ale mamy tyle. Dość drogie utrzymanie. 15000 stopów. To są praktycznie wszystkie nasze stopy, ale inwestujemy. To da nam 100 każdego typu nauki, a generujemy w tej chwili 900 tylko. Czyli to będzie niezłe. Zróbmy to oczywiście. Bo to troszkę potrwa. I czysto teoretycznie, czy moglibyśmy kolejną megastrukturę zbudować teraz? Tak, gdybyśmy mieli stopy. Mega stocznia mi się podoba. Do szybkiej budowy statków i tak dalej, i tak dalej. Tak, to się przyda. Tylko oczywiście potrzebujemy dużo więcej stopów. Produkujemy ich masę ogólnie, ale... Kurde, możemy kupić. Mamy też masę kredytów, masywną nadwyżkę. Kupmy gdzieś z 5000. I dobra, zbudujmy od razu mega stocznię też. Okej, gdzie on będzie budował? Okej, anulujmy może ten rozkaz. Dobra, zbuduj mega stocznię. Okej, klikam na to. Mogę na to kliknąć, ale nic się nie dzieje. Tak więc jak to działa? A tu co się stało? Inny statek wykonuje ten rozkaz. Dobra. Dobra, niech ten statek się tym zajmie, a ten niech buduje infrastrukturę tutaj wszędzie. Tak, stopów będziemy potrzebowali więcej na ulepszenia też stacji. Które będą dość masywne. Tylko jedna naraz, ale ja wziąłem ambicję, która pozwoli nam na dwie megastruktury naraz. No, aktywowałem ambicję, która daje nam plus 1 do megastruktur, czyli to jest limit budowanych, podejrzewam. Okej, czyli nie wiem, jak to działa. Być może tu nie ma pustych miejsc, żeby to zbudować? Bo mam zasoby. Ja podejrzewam, że pokazałoby miejsce, w którym można to zbudować. Dobra, wyślijmy ten statek gdzieś obok i powiedzmy tu. I być może tam będziemy mogli to zrobić. Nie? No super stocznie, układ tylko z jednym słońcem. Aha. Okej, zobaczmy teraz. Czyli to jest dookoła gwiazdy. Dobra, do roboty. Świetnie, czyli rozpoczynamy budowę także drugiej mega struktury. Doskonale. Planetarny generator. Kolejna mega struktura, która jest obronna.
Sensory, które pokrywają całą galaktykę. Nie wiem, czy potrzebujemy tego. W sumie nie. Czyli tu mamy już te późne technologie, które dają po prostu kolejne jakieś bonusy. Wydaje mi się, że hit points pól siłowych w tej chwili nie potrzebujemy więcej kredytów energetycznych. Czyli to może być. Pytanie, co z tą wojną będzie, bo kurde... O, gaski Xab stracą ten system. Tak, bo nie mam granicy z nimi, ale mogliby nas zaatakować teoretycznie. Też wurowie nie mają bezpośredniej granicy z tą przestrzenią. Czyli to będzie taka dziwna wojna. Chociaż chwila... Plafowie atakują Kolkatorę. To ciekawe. Zobaczymy, jak to się potoczy. Plafowie nie są aż tacy słabi, mają dość potężną flotę, jak się okazuje. Okej, co jeszcze miałem sprawdzić? Czy smok może dokonywać skoków? Może. Okej, dobra. I pracujemy nad tym, tak, nowoczesnym, psychicznym napędem skokowym, który jest ponoć najlepszy w grze. Aha, musimy śledzić tę nową kolonię też. Ale tu, tu dopiero dolatują tu statki, czy chyba troszkę poczekamy? Wybory do rady. To są wybory, że i tak są brane tylko trzy główne cywilizacje, nie? Jesteśmy na czwartym miejscu ogólnie. Sorry, na piątym. Gaski Xab przed nami, czyli prezydentem w tej chwili jest zjednoczony konglomerat Cavelli. Czyli ta cywilizacja tutaj. I w radzie koalicja Cynów i krasnoludy Sankrosant, które wchłonęły tą republikę, którą biliśmy wcześniej. Czyli ta nasza enklawa jest tutaj otoczona w tej chwili przez krasnoludy. Dobrze, że mamy z nimi dobre relacje, bo to jest dość kluczowy region, ponieważ nie możemy bezpośrednio z naszego tego terytorium dolecieć tu. Mamy jeden tunel czasoprzestrzenny, który prowadzi stąd tutaj i drugi, który prowadzi stąd tu. Czyli utrzymanie tego będzie dość oczywiście istotne. Czemu wczoraj nie było streamu? Bo miałem awarię internetu. Przedłużenie umowy, tak. Okej, od razu możemy coś tu budować. I teraz tak, pilnujmy tych... Czyli budujemy te nowe stacje, Ja najpierw je ulepszę, tak żeby były wszystkie sloty i dopiero potem komponenty zbudujemy, bo tu będzie problem z piratami. Czyli ulepszajmy to wszystko dalej. To się ulepsza, okej. Okej, widzę, że tu przybywa zmęczenia wojennego Plafon. Okej, to się chyba niedługo skończy, bo ogólnie nasza federacja ma sporą przewagę nad nimi. Plus 50 za przewagę floty, czyli... Ta wojna sama się powinna jednak niedługo skończyć. Wysłali tutaj Marines. Ciekawe, czy gaski Xab stracą ten system. Teraz tak, naszych nowych kolonii jeszcze chyba tu nie pokazuje. No? Nie, kolonizujemy dopiero pierwszą z tych trzech planet. Establishing a new colonial outpost. Dobra, kolonizujemy kolejną planetę. Projekt Kolos. Zakończonym, czyli będziemy mogli to opracować. Dobra. Troszkę jest, nie wiem dlaczego nie mamy tej opcji, którą oferuje to DLC. A zobaczymy, być może dopiero kiedy będziemy budować Kolosa, to
to się pojawi. Teraz tak, pytanie, jak postępuje to budowa megastruktur. Okej, to jeszcze troszkę potrwa. I mega stocznia tu jest budowana? A jest, to też długo trwa po prostu. Dobra. Okej, nowa galaktyczna rada. Chyba nic się nie zmieniło. Kaveli, Cynowie i San Crossan. Okay. Teraz tak, jak sytuacja z handlem wygląda w tej chwili? Czy mamy jakieś czerwone czaszki? Tak, czyli to wszystko idzie te... Okej, tu mamy jedną czerwoną czaszkę, co jest niepokojące. Ja... W sumie tutaj zmieniłem... Znaczy dałem zlecenie zmiany w Andrak. Tak, dałem same hangary. Same tylko hangary, ale to nie wystarcza najwyraźniej, kurde. A, bo to, tędy już idzie chyba jakiś handel, cholera. Czyli kolejna stacja to jest Esteron. Właśnie pytanie, czy eskorta szlaków handlowych prowadzi przez tunele? Powinna, nie? Stacja Esteron. A, ja dałem tu zlecenie wymiany tych baterii dział na hangary. Hangary zapewniają troszkę lepszą ochronę szlaków. Dobra, miejmy nadzieję, że to pomoże. Jeżeli nie, to walniemy jeszcze jedną stację gdzieś pomiędzy. I tyle. Dobra, konsumenckie wymaksowane. Okej, sprzedajmy trochę. O, stracili gaz Kixapto. Co jest nawet dobre. O, i mamy uchodźców. Tak, z tej planety uciekli do nas. To nawet dobrze, bo w tej chwili chcemy łyknąć gaz Kixap. Tutaj. 3000 punktów niecałe. I jesteśmy na czwartym miejscu. Tuż poza Radą Galaktyczną. Więc nasza ekonomia, nasze punkty to powinno rosnąć, bo zajmujemy tutaj kolejne systemy oczywiście. I kolejny wgląd w bramę L. Doskonale. Co mamy teraz do wyboru? Habitaty chyba ignoruję, bo to będzie koszmar mikrozarządzania. I tak jeszcze tu mam masę tych planet. Masowane dopalacze. Czy mamy coś taniego? Weźmy te pociski. Nie wiem, czy one są dobre, ale być może prowadzą do czegoś ciekawego. Czemu nie zajmuje systemu? Zajmuje. To jest dobry system. To była stolica chyba tego Hanatu. Masa minerałów. Wurowie zbudowali Nexus naukowy, okej. Okay. I buduję... Okej, za chwilę zakończymy budowę pierwszego Tytana. Tak, pierwszy Tytan niedługo zbudowany będzie. O, bardzo szybko to opracowaliśmy. I okej, jedźmy dalej z bramą L. A, tak. Czy ile mamy już tych wtyków w tą bramę? 3. Kiedy nam zniknie ten cooldown? To będzie, podejrzewam, gdzieś tu. Za 2091 dni. Okej, to dość długo. Kolejni uchodźcy? Okej, okay, ostatni statek kolonizacyjny. Dobra, teraz tak, monitorować to na bieżąco, tutaj budujmy kolejne rzeczy w tych stacjach. Gaski Xap zaczęli budować sensor. Okej, okay, niech sobie budują. Dobra, planety. Kilka rzeczy do ulepszenia. Tu bezrobocie, ale niewiele możemy na to poradzić. W co inwestować w tej chwili? Czy
Warto inwestować w jedność, żeby mieć więcej do utrzymania tych ambicji. Chyba w naukę jeszcze warto pójść, ulepszmy to. Bardzo potężna, podprzestrzenna istota została napotkana w systemie Witzen. Nie wydaje się być wrogo nastawiona, ani nawet świadoma obecności naszego konwencjonalnego statku kosmicznego. Jednak sama obecność tej istoty wywołuje jakieś zaburzenia w całym systemie. Okej, zaburzenia są skoncentrowane dookoła tej istoty i powinny zniknąć, kiedy zniknie także istota. Okej, istota emituje także jakieś dziwne pulsy tachionowe, które zdają się mówić po przetłumaczeniu przez naszych tłumaczy. Wlur poszukuje, wlur znajduje. Okej, gdzie to jest? Okej, mamy jakąś tajemnicę, ale to nie jest u nas nawet. Nie, tu jest u Kaweli. Okej. Jak ta wojna? Kurde. Okej, mogłaby się skończyć status quo. Czy to będzie wieczna wojna? Wurowie mogliby to skończyć, jest już status quo. Kurde, naprawdę? To będzie chyba wieczna wojna. Okej, dobra. No zobaczymy, ale to nie wygląda dobrze, to wygląda na pewne niedopatrzenie ze strony deweloperów chyba. Kataloński Wataszka, dzięki za przedłużenie suba, 8 miesiąc. Być może się skończy, kiedy zmęczenie wojenne, automatycznie ich zmęczenie wojenne dojdzie do 100. Mam nadzieję, bo jeżeli nie, to wszystko wskazuje na to, że ta wojna będzie trwała do końca gry. I tym samym prezydentem naszej federacji, i który dysponuje flotą federacyjną, będą wurowie cały czas. Okej, nowy napęd skokowy, psychiczny napęd skokowy, który jest dużo, dużo szybszy. I możemy też skakać z kompletnym pominięciem hiperlinii. Dużo, dużo dalej. Aerotik, dzięki za... Super, witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Okej, co byśmy chcieli teraz? Pojemność marynarki? Weźmy to, może prowadzić do czegoś ciekawego, jest dość tanie. Czas, żebym to ja był senatem? Za słaby jestem trochę jeszcze na razie. No kurde, co się dzieje z subami? Diamos, dzięki także za przedłużenie suba 15 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, właśnie, a propos senatu, co teraz się dzieje? Jest głosowanie za sankcjami naukowymi. Okej, mogą być. Zresztą to i tak przejdzie. Niewiele tu zmienimy. Skończy się automatycznie, kiedy obydwie strony osiągną 100% zmęczenia wojennego. Aha. A, dobra, napęd. Czyli dajemy wszędzie psychiczny napęd. Tylko musimy patrzeć też na energię. Okej, jest okej. Broni chyba nie wymieniamy na razie. Auto działa, też nie wiem do końca jakie mają zastosowanie. Okej, one są małe, czyli teoretycznie byłyby dobre do korwet. Zasięg 30, kinetyczne. Czyli dobre przeciwko tarczom i kadłubowi. Okej, to jest lepszy bonus niż... tylko gorszy przeciwko pancerzowi. Zobaczmy, jaki jest DPS. Czyli to ma większy zasięg, DPS 6,25. Działa Gaussa są lepsze chyba cały czas. Dobra, nie zmieniam tego. Czyli jedyne, co robimy, to dajemy tutaj.
Tak, dajemy ten napęd psychiczny we wszystkich naszych statkach. Dużo, tak, dużo szybsze nasze floty będą dzięki temu. I tytan? Już jednego zbudowaliśmy chyba przed chwilą? Korwety powinny być rakietowe? No ja dałem rakiety tym... krążownikom. Nie będę zmieniał w tej chwili, bo to będzie chyba dość duża inwestycja stopów, a w tej chwili stopów potrzebujemy trochę. Do innych rzeczy. Okej, między innymi ulepszenie naszych flot. A, okej, widzę, że wymiana napędu to nie jest duży koszt. Czyli spoko, dobra. Okej, seria stacji za chwilę będzie. Dobra, czyli po pierwsze to. Ja zbudowałem to tutaj, gdzie jest czarna dziura. Żeby zbudować obserwatorium. Poza tym mamy tutaj kotwicowiska, ale być może zbudujemy tu hangary, żeby poprawić ochronę handlu. Okej, stacja Esteron. A, i też tam, gdzie były lodowce, to dałem zlecenie budowy tych stacji wydobycia lodowców, czyli będziemy mogli powiększyć nasze niektóre planety. Dobra, jak to wygląda w tej chwili tu? Okej, dobra, jest osłona. A, ciągle tu jest problem, kurde. Tu też. Czyli w numerii będziemy musieli... Tylko na razie nie mogę za bardzo. Dobra, wymienimy to jedno i... jedną stocznię i damy myśliwcom. Bo i tak budujemy tą mega stocznię, tak więc raczej się przerzucimy na tamto. Dobra. Aha, poczekajmy tutaj. Dobra, kolejne ulepszenie. I potem zbudujemy tutaj tak, węzły handlowe do zbierania i myśliwce do eskorty i tak dalej. Okej, floty chyba ulepszone. Czyli w stoczni zróbmy wymianę i dajmy tu hangary i miejmy nadzieję, że to pomoże z piractwem. O, zbudowaliśmy już chyba też mega... Tak, okej, mega stocznia. Tylko kolejna inwestycja 10 tysięcy stopów przed nami. A możemy dokupić. Dość dużym kosztem. Okej, masa kredytów poszła, ale mamy sporą nadwyżkę. Dobra. Kolejna kolonia. Okej, kolonia karna to są tak dość użyteczne rzeczy, ale nie mamy problemu z przestępczością za bardzo. Weźmy to ulepszenie budynku rządowego. Powinno dać niezłe bonusy. Okej, kolejny... Kolejne, jeżeli chodzi o bramę L, to byłoby dobre. Weźmy to, zaoszczędzimy zaoszczędzimy chyba dość dużo, jeżeli to opracujemy, bo będziemy troszkę inwestować w stację. O, i mamy emisariusza, wyślijmy go do Rady, czy do Federacji. Nie, Federacja to nie jest priorytet, bo tak średnio nam służy w tej chwili. Wzmocnijmy naszą pozycję jeszcze nieco bardziej. Okej, już niewiele brakuje. I kolejne miejsce wskoczymy. Korwety do patroli? Ja nie lubię robić patroli, tylko budować sieć stacji, która to chroni. A, ostatnia kolonia. Ostatnia dopiero tu. Synowie zbudowali Molocha
I tu mamy nową kolonię, okej. Okay. Czyli szybko nowe budynki. Klinika genetyczna. I to chyba wystarczy na początek w sumie. Co będziemy robić na tej kolonii? Czego potrzebujemy w tej chwili? Na razie trudno powiedzieć. Niech się rozwinie po prostu. Palimy monument autochtonów. Bo i tak mamy wolne sloty, tak więc to nie szkodzi. I tyle. Okej, blokerów nie ma. Dobra. A, mieszkania. Mamy tylko jedno. Okej, czyli jakieś dwa miejskie. Jak to wojna? O! Ha! To jest flota naszego protektoratu. Nie wiem, co ona tu robi. Samobójcza misja trochę. To jest chyba cała ich flota. 578. Okej. A, kolejna kolonia gotowa. Czyli też klinika genetyczna. I dwa miejskie. Research complete. A, tamta rezolucja przeszła, zobaczmy co w tej chwili jest na tapecie. To czego nie chcemy, czyli przedłużenie kadencji tego przywódcy. Chociaż może chcę tego, bo teraz tak patrzę, że Kaweli są najsłabsi. Oni spadną na trzecie miejsce. Czyli może lepiej, żeby był dłużej słaby. Słaba cywilizacja była przy sterach. Ale nie, chyba wciąż chcę to odsunąć w czasie. Czyli zagłosujmy za tym, co jest na drugim miejscu. A niewiele brakuje, ale nie damy rady. A tu możemy się wstrzymać od głosu. Ok, ulepszone pola siłowe. Jakieś pole siłowe? A, to do niszczenia planet też. Weźmy tą. O, mamy dostęp do całunu. Zobaczmy. O, nasz admirał umarł podczas kontaktu z tymi psychicznymi istotami. No, dobra. Okej, możemy chyba tu dywanowo to... Albo na razie te dwa systemy, potem te dwa ostatnie. We grow ever stronger. Technology secured. Sytuacja z handlem. Dobrze. O! Okej. Mamy też dobrą sytuację tutaj. Brzmi spoko. Okej. Kolejne bonusy do budynku rządowego. I moglibyśmy to jeszcze bardziej powiększyć. Więcej jedzenia. Dobre technologie. Może Akademia Wojskowa, ja poza anteną dałem zlecenie budowy koszar, to zwiększa limit floty. Czyli moglibyśmy to ulepszyć. A weźmy to, kolejny poziom tego. Okej, ulepszanie stacji tańsze. I molocha, okej, moglibyśmy zacząć molocha budować. Czyli to jest bardzo potężny statek, który służy też jako stocznia. Im szybciej to zbudujemy, tym lepiej chyba. Walnijmy. Juggernauta. Establishing a new colonial outpost. Okej, kolejna kolonia w drodze i tu chyba moglibyśmy sektor walnąć. Nie wiem, czy on obejmie te wszystkie planety. Aha, to okej.
Trzy planety. Okej, warto mieć tu sektor. Dajmy. Okej, nie ma tu nikogo rewolucyjnego. Weźmy tego. Okej, ulepszenie budynku rządowego. I oczywiście mamy oko cały czas otwarte na Epsilon Cygni Prime, który chcemy ulepszyć do... jako Menopolis. Okej, Instytutu Naukowego chyba cały czas... Nie mogę. Nie, musi być kolejny poziom budynku rządowego, czyli populacja 30 chyba? Okej, wymaksowane dobra konsumenckie, sprzedajmy część. Obrona punktowa 1 do końca rozgrywki. Okej, nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem tego zdania. Teraz tak, tu możemy coś dostawić. Aha, czy ja tu chciałem... Mamy kotwicowiska, które zwiększają nasz limit floty. Poczekajmy, zobaczymy jak będzie sytuacja z handlem wyglądała i wtedy... Coś możemy tu dodać. Okej, i zajmij te dwa ostatnie systemy. Mamy flaki na pierwszym poziomie i za każdym razem jak się pojawia do wyboru dwójka, to pomijam. Aha, o to chodzi. Okej. Okay. O nie! Okej, to to nie jest... A, to ciekawe. Blorgowie! Czyli to jest ta starożytna cywilizacja prekursorów. Zaatakowali Wurów! I tym samym nas, niestety, bo są członkami naszej federacji. Okej, to może dość ciekawie namieszać, czyli zobaczmy, wykrywamy tutaj tylko dwie floty Blorgów, 120 tysięcy każda. Okej, tak szacując, my mamy gdzieś około 100 tysięcy chyba. Może troszkę więcej, może mamy 120 tysięcy też naszej floty. Okej, okay, dobra. Wurowie mają do dyspozycji flotę federacyjną. Widzę, że tu są też obecni Gaski Ksap. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To nie wygląda dobrze. Blorgowie mogą zniszczyć kompletnie Wurów. My jesteśmy dość daleko, ale... Zobaczymy. Plifplafowie zbudowali sensory, okej. Okay. Enkrypcja, kolejny poziom. Aha, czyli mamy te rzeczy. Weźmy szybkostrzelność broni energetycznych. Dobra, na razie nie będę ruszał naszych flot. Tak, ja nie chcę wysyłać flot do walki z tym w sumie. Niech oni sobie walczą. Właśnie pytanie, jaki jest cel tej wojny też? Możemy zobaczyć? Blorg Wuran War, czyli nie ma tutaj opisu. Wargoals. Jaki jest Wargoal? Okej, nie wiem jaki jest Wargoal, chyba mają normalnie roszczenia. Do jakichś systemów. A porównanie sił flot, zobaczmy. Okej, jesteśmy potężniejsi niż Blorgowie, czyli spoko. Dobra, ja nic nie wysyłam tam. Humiliate? Okej. Mamy perk galaktyczny zawodnik? Tak. Chyba tak. Czyli mielibyśmy bonus chyba w walce z nimi, ale... Nie walczę, bo nie dostaniemy punktu. To nie jest kryzys.
Okej, okay, burowie... Jakoś nie widać, żeby stawiali opór chyba? Okej, okay, zbudowaliśmy węzeł tego Nexusu naukowego. Zobaczmy. O, generuje nam sporo nauki. Jeszcze coś możemy z tym robić? Możemy to ulepszyć do kolejnego poziomu. Czyli będzie generował jeszcze więcej, ale wymaga to jeszcze większych ilości stopów. Mamy naprawdę niezłą produkcję stopów w tej chwili. 300. Czy kupić? Nie damy rady kupić. Okej, zbieramy więc. Dalej fundusze. A jak tam... Stocznia? A, prawie gotowa. Okej. Wish to speak with us. Traktat migracji. Nie. O, bitwa. Z flotą federacyjną. I zobaczmy statki Blorgów. Jak wygląda flota Blorgów? Jestem ciekaw. Khadgar, dzięki za przedłużenie słowa. 36 kurde miesiąc. Czyli nowa korona, nie? Wielkie dzięki. Okej, okay. Blorgowie, my otrzymaliśmy od nich statki, bo tak samo wyglądają. Czyli to są statki Blorgów, okej. Okay. Tak, otrzymaliśmy od nich identycznie wyglądające statki, troszkę mniejsze oczywiście. W prezencie. O, o. Okej. Okay. Tak, to jedna salwa i... Po naszych sojusznikach. Research complete. Okej, okay, produktywność wzrasta. Światy grobowe moglibyśmy kolonizować, ale chyba żadnych nie ma. Weźmy to, gdyby były problemy z rozrywką. Czyli ta wojna z Plifplafami. Okej, okay, nie wiem, czy się skończy kiedykolwiek. Senat, głosowanie nad przedłużeniem tego. Tylko ja jestem przeciw? Okej, dobra, czyli... O, dobra. Czyli nie zmienimy tego. I rama naszej mega stoczni gotowa. Khadgar, dzięki za podarowanie suba, który otrzymuje Hezbollah. Wielki dzięki, to już 113 kurde podarowany sub. Wielkie dzięki. Okej, okay, czyli... A, to też spora inwestycja będzie. Ale zróbmy to. Stopów potrzebujemy w tej chwili. Tak, te megastruktury są strasznie kosztowne. Dlatego też między innymi nie chcemy ponosić strat, jeżeli chodzi o nasze statki. Aha, a propos... Okej, okay, trzeba tym się zająć w tej chwili. Czyli tak, zobaczymy jak wygląda handel. Jedna stacja jest tu, czyli chcemy dwa węzły, a reszta chyba... Dobra, na razie dajmy dwa węzły, dwa hangary i zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Tu stacji chyba nie dałem. Czyli kolejna stacja będzie tu. Pawak. Okej, okay, technicznie tu nie pod... A nie, tu będą planety. Czyli dajmy dwa węzły, dwa hangary na razie. I Seginus, kolejna stacja, ostatnia z tych trzech, okej. Okay. I to samo. Dobra, czyli troszkę więcej handlu będzie... I miejmy nadzieję, że będziemy go eskortować. Oczywiście ten handel się kumuluje i najgorzej będzie tutaj, no.
Okej, na razie sytuacja pod kontrolą. Intellectual booty. Teraz się zamuliła przez chwilę. Pojemność marynarki chyba. Może modyfikacja genetyczna, chociaż nie, mamy masę gatunków. To będzie zbyt upierdliwe chyba. Byśmy pojemność marynarki. A, już tak nie odpadamy. Gonimy wórów. Powoli, jeżeli chodzi o ekonomię. W społeczności... Okej. Okay. Gaski ksap nam troszkę uciekają. Zajmijmy ten ostatni system. Wybory. Kolejna kolonia. Okej, tu nie będę robił nowego sektora, chyba dla jednej. Czyli to samo, klinika genetyczna dla szybszego wzrostu. I dwa... miejskie, dystrykt. Federacja zaraz spadnie na niższy poziom. Okej, może dam tu jednego emisariusza. O wszystkich emisariuszy dałem... Tak, dwóch jest tylko w federacji, a reszta siedzi w... Okej, czyli to wyszło na delikatny plus. Dobra, niech tak będzie. Będziemy mieli troszkę gorsze miejsce w społeczności, ale może być. Kolkatora atakują plif-plafów. Zobaczmy, czy to jest dla nas istotne. A, ci, okej. Prawdopodobnie podbiją kompletnie plif-plafów. Chociaż zobaczymy. O! Plif-plafowie dzięki temu tu przylecieli do wórów. To ciekawe. Nowy władca. Grzyb, okej. Okay. Druga kadencja. Okej, okay, czyli to mamy 4 na 7. A, ta chmura, zapomniałem o tym. Już chyba mamy naukowca, który mógłby to zbadać. A nie, jeden zaginął! Tak, ten może to zbadać, ale... A, to już minęło, okej. Czyli tego nie możemy walnąć. Dobra, czyli skupiamy się na tym, na tej mgławicy L. Okej, to nam za rok minie, czyli spoko. A, ten statek konstrukcyjny nie ma nic do roboty w tej chwili, dobra. Okej, czyli ostatnia infrastruktura w tych systemach tutaj. Okej. Powinienem chyba być. Przez chwilę rozłączyło, nie wiem co jest grane. Okej, okay, molocha możemy zbudować i mamy też... A, stocznię do budowy kolosa trzeba zbudować specjalną.
Niszczyciel światów moglibyśmy walnąć, ale nie, Brama L, na tym się skupiajmy. I teraz tak, czy to jest też mega struktura? Nie. To gdzie my to budujemy? Czy to jest komponent tu? A to chyba? A nie, to mamy. A nie, chwila. A, mamy montownię tytanów, a my chcemy montownię kolosa. Czy jedno wyklucza drugie? Znaczy, czy... Montownia kolosa pozwala też na budowę... tytanów? Czy muszę mieć dwa? Kurde, tego nie wiem. Dobra, może ktoś mi w czacie napisze. Na razie tego nie buduję. A, to się buduje cały czas. Jedzenie wymaksowane. To dwie różne montownie. Aha. Zobaczyłem, być może w mega stoczni będziemy mogli to dać. Okej, okay, prezydent galaktycznej społeczności zamroził tutaj głosowanie nad czymś. Okej, okay, tych plafowie nie mają nic tutaj. I zajmują tu. Podgryzają tych... nie, wórów. Okej, bonus broni energetycznej. Tańsza budowa. Uwolnijmy to. Nowi obcy? Pewnie jakaś stacja. Robiliśmy jednego z galaktycznej społeczności na razie. Zniknie. We grow ever stronger. A, dobra. Dobra, użyjmy pomniejszych artefaktów, aby poznać kolejny sekret mgławicy L. Czyli mamy tego w tej chwili już... 5-7, okej, okay, i pracujemy chyba nad kolejną? Tak, okej, okay, świetnie, czyli będzie coś nowego do zbadania już nie mamy. We are being contacted by aliens. A, nowa cywilizacja. Wspólnota Brenów, to, czyli to też jakaś starożytna, podejrzewam. Albo jakaś mikroskopijna. A, tutaj, okej. Okay. Wasal krasnoludów kolejny. Czyli to musiała być prymitywna cywilizacja, która osiągnęła rozwój technologiczny jakiś tam. Okej, okay, dołączają do galaktycznej społeczności. Teraz tu jest bałagan, bo z jednej strony mamy plif-plafów, a z drugiej okupowane systemy przez blorgów. Czyli tu będzie border gore straszliwy. O, i musimy też mieć... A nie, jeżeli będziemy zdobywać ich systemy, to...
Właśnie to jest dobre pytanie, czy wtedy wórowie je odzyskają, czy my je podbijemy? Tu mamy chyba szansę, przy odrobinie szczęścia, żeby zająć te systemy. Jeżeli wórowie je stracą, to być może my będziemy mogli je przejąć. Wyślijmy tu nasze floty. Wszystkie floty tu wysłać. A, lecą tu. Ja im pozwolę, żeby to zajęli. Okej, okay, rdzeń mega stoczni zbudowany. Okej, czyli już moglibyśmy coś tutaj budować. Do pancernika najwięcej. Okej, nie mogę dawać... Nie wiem, co da ulepszenie. Czy mogę komponent... Czy można dawać tu komponenty, żeby budować molocha na przykład? Okej, stać mnie na ulepszenie? Dobra, stać. Ulepszymy to, zobaczmy. Jeżeli tu będziemy tytany mogli budować, to zrobimy podmiankę komponentów w naszej stoczni na numerii. Teraz tak, czy zbudowaliśmy te nowe rzeczy w tych stacjach? Tak, okej, zobaczmy, jak handel w tej chwili wygląda. Okej, jest problem. Ale to w numerii zrobimy podmiankę, już niebawem mega stocznie. Tak czy inaczej będziemy mieli. Okej, to wygląda okej, czyli w numerii prime tylko jest problem. Okej, dobrze, dobrze. A, dobra. Czyli mógłbym tu dać jakieś inne komponenty, na przykład pojemność floty, ale na razie zostawmy to, bo stopów nie mamy dużo. A potrzebujemy tego także do innych rzeczy. Skokiem psi? Ale wtedy jest jakiś tam cooldown, nie? Paskudnym. W każdym skoku. Nie, normalnie dolecimy, bo to też oferuje lepszą prędkość normalnie. Które? Tu są dwie planety na przykład. Nieskolonizowane. A, tu musi być coś... O, starożytna forteca. Kurde, chciałem ją zniszczyć. Poznać jej sekrety, zdobyć coś. Wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie ją zniszczyć, skoro smoka pokonaliśmy. Czyli wórowie to ominęli. Okej, kolejny wgląd do bramy L. Czy możemy kolejny? Nie. Okej, weźmy tak, kolejny poziom działów przeciwlotniczych wypadało wziąć. Skok psi i jestem. Tylko ja bym chciał, żeby to była też część naszego terytorium, nie? Tak, żebym mógł to zająć. Okej, teraz mam nadzieję, że plifplafowie tak to wszystko pozajmują. O, chyba tak. Tylko tu jest planeta, czyli musieliby dokonać desantu, żeby to zrobić. A nie mają transportowców. Chyba, że to zbombardują kompletnie i zniszczą, zabiją wszystkich wórów. Dobra, moi drodzy, przerwa. Dziwne rzeczy się dzieją w tej chwili. Dość sporo się dzieje. I niebawem też miejmy nadzieję, że otworzymy bramę, która prowadzi w jakieś nieznane, którą mamy tutaj. Jeszcze tylko jeden z 7 sekretów i będziemy mogli ją aktywować. Zobaczmy, jak wygląda nasza punktacja w tej chwili. Okej, 9 miejsce cały czas, ale prawie 8. Gaski Ksap na 1 miejscu. Ale jesteśmy ponad w połowie. I realistycznie możemy tutaj, tak, 2 kolejne krasnoludów między innymi przeskoczyć. Dobra, krótka przerwa. Zapraszam za parę minut i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jeszcze tylko 19 lat i wkraczamy do późnej rozgrywki. Oficjalnie. Lipek, wczoraj nie miałem internetu.